Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadzi Pan Bóg Twój przez te 40 lat na pustyni, aby Cię utrapić, wypróbować i poznać. Poznać, co jest w Twym sercu. Czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie. Utrapił Cię, dał Ci odczuć głód, żywił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani Twoi przodkowie. Bo chciał dać Ci poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zapominaj o Panu Bogu Twoim, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On Cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. On Ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił Cię na pustyni manną, której nie znali Twoi przodkowie. Drodzy siostry i bracia, te słowa pierwszego czytania dzisiejszej uroczystości Bożego Ciała są fragmentem wielkiej mowy, którą Mojżesz skierował do ludu izraelskiego. Lud ten przebył już znaczny odcinek drogi, która zaczęła się w Egipcie, w domu niewoli, a która ostatecznie miała osiągnąć swój kres w ziemi obiecanej. Fundamentem tej drogi, który dawał jej ostateczny sens, było przymierze zawarte na Chorebie przez Boga z ludem izraelskim. Dlatego też Mojżesz od przypomnienia tego właśnie wydarzenia rozpoczął swoją mowę. Słuchaj, Izraelu, praw i przykazań, które ja dziś mówię do Twych uszu. Ucz się ich i dbaj o to, aby je wypełniać. Pan Bóg nasz zawarł z nami przymierze na Chorebie. Nie zawarł Pan tego przymierza z ojcami naszymi, lecz z nami, którzy tu dzisiaj wszyscy żyjemy. Spośród ognia na górze mówił Pan z wami twarzą w twarz. Jak zatem samo przymierze z Bogiem miało dla ludu izraelskiego charakter fundamentalny, tak i pamięć o drodze z niego wynikającej miała być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Bo przecież była to droga, którą wyznaczył sam Pan. Bo przecież jej celem była upragniona wolność, którą obiecał mu Bóg. Niełatwa to była droga. Droga przez pustynię, przez ziemię suchą, bez wody. Trudna to była droga, naznaczona utrapieniami, pragnieniem, głodem, a także lękiem przed jadowitymi wężami i skorpionami. Długa to była droga, trwająca całe 40 lat. Jednakże lud izraelski miał o niej pamiętać przede wszystkim nie przez wzgląd na doznane trudności, ale dlatego, że w tej drodze Bóg nieustannie pozwalał doświadczać swej obecności i bliskości. Napotykane utrapienia były szczególną próbą i sprawdzianem wierności, czy lud stawi im czoła, ufając w Bożą opiekę, czy też będzie o nich myślał w czysto ludzkich kategoriach, jako o nieszczęsnych zdarzeniach, które będą rodziły zniechęcenie i bunt. Równocześnie brak wierności i zaufania pokładanego w Bogu spotykał się z jego jednoznaczną reakcją. To dlatego na wątpiących zesłał on jadowite węże. Buntowników Koracha, Datana i Abirama pochłonęła ziemia, a Mojżesza i Aarona przy wodach Merida spotkała kara za to,
że nie do końca uwierzyli i nie objawili wobec synów Izraela świętości Najwyższego. Z drugiej natomiast strony trudności te niezbicie potwierdzały to, że Bóg jest prawdziwie Emanuelem, Bogiem z nami. Stąd też Mojżesz mówił do Izraelitów, przypominając przebytą przez nich drogę. Rzekłem wam niegdyś w obliczu zbliżających się wojsk Faraona, nie drżyjcie, nie lękajcie się ich. Pan Bóg nasz, który idzie przed nami, będzie za nas walczył, podobnie jak uczynił w Egipcie na waszych oczach. Widziałeś też i na pustyni. Pan niósł cię, jak niesie ojciec swego syna, całą drogę, którą szliście, aż dotarliście do tego miejsca. Wydarzenia zapisane w Starym Testamencie były zapowiedzią tego, co miało się dokonać dzięki zbawczemu i odkupieńczemu dziełu Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. Podczas ostatniej wieczerzy cudownie przemienił on chleb w swoje ciało, wypowiadając słowa: to jest ciało moje, które za was będzie wydane. A także przemienił wino w swoją krew, kiedy mówił: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. W ten sposób ustanowił nowe i wieczne przymierze ze swoim ludem, które ostatecznie przypieczętował nazajutrz, w Wielki Piątek, umierając na krzyżu Golgoty. I jak Mojżesz nakazywał ludowi izraelskiemu pamiętać o drodze do ziemi obiecanej, tak również Chrystus nakazał swemu ludowi nieustannie pamiętać o fundamentalnej dla niego tajemnicy, na którą się złożyły wydarzenia Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i poranka zmartwychwstania w pierwszym dniu tygodnia. Stąd jego słowa w Wieczerniku: to czyńcie na moją pamiątkę. Równocześnie, dając nowy pokarm z nieba, Pan Jezus wyznaczył drogę, której kresem stała się nowa ziemia obiecana, czyli życie wieczne. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Kościół, drodzy siostry i bracia, żyje tą wielką tajemnicą wiary. Żyje Eucharystią i z Eucharystii. Od XIII wieku tajemnicę tę publicznie ukazuje całemu światu podczas uroczystości Bożego Ciała. Po raz pierwszy uroczystość ta była obchodzona w Belgii, w mieście Leodium, dzisiejszym Liège, w roku 1246. Natomiast jako uroczystość dla całego Kościoła Zachodniego została ustanowiona w 1317 roku. Zaledwie 3 lata później, w 1320 roku, wprowadził ją do Polski biskup krakowski Nankier. W tym roku obchodzimy 700-lecie tego wiekopomnego wydarzenia. Początkowo była ona ograniczona do terenu diecezji krakowskiej. Dopiero wiek później, a zatem 600 lat temu, w 1420 roku, na mocy uchwał Synodu Gnieźnieńskiego stała się uroczystością czczoną we wszystkich diecezjach naszej ojczyzny. Niesiony w procesjach eucharystycznych, Chrystus
mówi swą niepojętą dla ludzkiego rozumu obecnością. Jestem prawdziwie Bogiem z wami. Jestem z wami. Jestem dla was. Jestem zwłaszcza w sytuacjach prób i najrozmaitszych trudności. Jestem z wami. Jakże przejmujące są w tym kontekście refleksje, które w swoich zapiskach więziennych poczynił kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. W Prudniku Śląskim, który był trzecim etapem jego internowania, pod datą 12 czerwca 1955 roku, w niedzielę w oktawie Bożego Ciała, pisał, cytując najpierw psalm 84. Nawet wróbel dom sobie znajduje i jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta, przy Twoich ołtarzach, Panie zastępów, mój Królu i mój Boże. Wychodząc od tych słów, kardynał tak oto kontynuował swoją myśl. Gdy patrzę w gniazdko muchołówek, które skrzydlaci rodzice uwili we framudze mego okna i tu złożyli pięcioro swoich piskląt, zaczynam lepiej rozumieć ołtarz dla duszy kapłańskiej. Te nieudolne okruszyny, w których zaledwie tli się iskierka życia, umieją tylko dziobki swoje otwierać, jak szeroko i namiętnie, jak chciwie i odruchowo, gdy tylko słyszą szum skrzydeł ojcowskich. Jak bardzo bezpieczne czują się w tym gniazdku, chociaż dzieli je od wnętrza mej izby tylko szyba. Jak są gotowe, jak czujne, jak nigdy nie mają dość. Gdzież lepiej czuć się może pisklę, jeśli nie w gniazdku? Cóż dziwnego, że tak niechętnie puszcza się ku pierwszemu lotowi. Bardziej niż pisklęciem nieudolnym jestem ja przy ołtarzu. Umiem tylko jedno – otwierać usta. Ale nic z nich nie mogę dać. To Chrystus wszystko w nie wkłada. Hoc est enim corpus meum. To jest bowiem ciało moje. Cała moja siła z tego skrzydlatego serafina, który przebija ręce moje i nogi do ołtarza, altaria tua domine virtutum, ołtarze Twoje Boże zastępów. Gdzież lepiej się czuję, jak nie przy ołtarzu? Gdzież wspanialej żyję, jak nie w tym gnieździe łaski? Cóż mi pozostaje? Otwierać usta z żarłocznością piskląt. Trzymać się mocno ołtarza, jak pisklęta trzymają się krawędzi gniazda. Otwierać serce, ufać, czekać, pragnąć, wyglądać. Ołtarz to mój dom. Takie były refleksje biskupa, pasterza, prymasa. Refleksje skupione na przedziwnej mocy, której kapłanowi udziela sam Chrystus w sakramencie ołtarza. Rok później kardynał Wyszyński przebywał już w Komańczy, która stała się ostatnim etapem jego izolacji i oddzielenia od wiernego ludu Bożego. Również w czasie oktawy Bożego Ciała, w środę 7 czerwca 1956 roku, snuł myśli, które tym razem dotyczyły Polski. Przyjęły one kształt modlitwy, w której zwracał się on do Boga następującymi słowami. Gdy oglądam się wokół, Ojcze narodów, widzę, że każdemu przygotowałeś odrobinę odpoczynku po tej strasznej wojnie. Nawet synom krwawego narodu, nawet tym, co wylali krew naszą obficie w tylu obozach, zgotowałeś miejsce, gdzie mogą być u siebie i czuć się bezpiecznie.
tylko mojemu narodowi nie dałeś dotąd ani chwili oddechu. Dusimy się od namiaru męki, udręczenia i gwałtu. Odeszli wprawdzie jedni pożeracze ludzi, ale ci, co zapełnili obozy i więzienia własnymi braćmi, jakże są stokroć okrutniejsi. Jest teraz wprawdzie amnestia. Wychodzą setki, tysiące ludzi z więzień i różnych obozów. Ale udręka nie ustaje. Ojcze, o klawisz Dawid, o mieczu Dawida, daj odetchnąć, byśmy sobie zdołali przypomnieć, jak wygląda życie dzieci Bożych, ludzi wolnych. Uczyniłeś narody wolnymi, dałeś im pragnienie i potrzebę wolności. Wszczepiłeś w duszę takie siły, które mogą się rozwinąć ku chwale Twojej tylko wśród wolności. Nie pozwól, by zniszczało w nas tyle darów człowieczeństwa, byśmy żyli nieustannie jak bydlęta. Przecież stworzyłeś człowieka na obraz i podobieństwo swoje, Ojcze wolności, któryś wolnością swoją przez Chrystusa obdarzył ludy. Niechby i dla mojego narodu coś z tych darów Twoich pozostało. Wspomnij na Polskę. Kardynał Wyszyński pisał wtedy o pierwszych objawach kończącej się w Polsce ery stalinowskiej i początkach tak zwanej odwilży październikowej. Od tamtych wydarzeń upłynęło już ponad pół wieku, dokładnie 64 lata. Jakże radykalnie zmieniły się czasy, jakże inna jest dzisiaj nasza ojczyzna. Po rozpoczętych przeszło 30 lat temu wielkich przemianach, kilka miesięcy temu zupełnie niespodzianie pojawiła się pandemia koronawirusa. Obecnie powoli wychodzimy z naszych domów, które przez prawie 3 miesiące były dla nas szczególnym azylem bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej pragniemy cieszyć się teraz spotkaniami z innymi ludźmi. Dla bardzo wielu spośród nas dzisiejsza uroczystość Bożego Ciała jest pierwszym po długim czasie doświadczeniem wspólnoty ludu Bożego. Czujemy, że naprawdę jesteśmy razem, ponieważ z nami jest Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie. Wiemy, On nas do końca umiłował. Wiemy, pozostał On z nami, stając się dla każdego z nas pokarmem dającym życie wieczne. Na to Jego pragnienie bycia z nami odpowiedzieliśmy naszą tutaj obecnością, tak liczną. Mimo niedogodności związanych z koniecznością przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie ciągle jeszcze trwającej pandemii. Ale wiemy też dobrze, zmagania o prawdziwą wolność dzieci Bożych w Polsce, o pełne ich człowieczeństwo, trwają także dzisiaj. Z zewnątrz, spoza naszego kraju, dochodzą groźby wobec tylu osób i instytucji, które, będąc prawdziwie zatroskanymi o właściwy kształt wychowania dzieci i młodzieży, nie zgadzają się na ideologie uwłaczające godności człowieka stworzonego na obraz Boży i Boże podobieństwo jako kobieta i mężczyzna. Tego rodzaju ideologie podważające instytucje małżeństwa i rodziny znajdują swe echo i zwielokrotnienie również niestety w naszej ojczyźnie. To nas tym bardziej boli, bo stawiają się one w wyraźnej opozycji do ponad 1050-letniej chrześcijańskiej tradycji naszego narodu.
Jednakże nie chcemy się poddawać. Współczesne trudności i wyzwania traktujemy jako próbę naszej wiary i naszej wierności wobec Boga. Z największą więc czcią kierujemy nasz wzrok ku złocistej monstrancji niesionej w uroczystej procesji od Wawelskiej Katedry aż do Rynku Głównego. W niej naszym oczom, a równocześnie całemu światu, ukazuje się eucharystyczny Chrystus, Bóg Emanuel. Pełni mocy, która płynie z pewności wiary, że On jest z nami, przez wstawiennictwo Sługi Bożego, a wkrótce błogosławionego prymasa tysiąclecia, błagamy. Ojcze nasz, Ojcze prawdziwej wolności, któryś wolnością swoją przez Chrystusa obdarzył ludy, niech i dla naszego narodu tych darów Twoich nie zabraknie. Ty, któryś przed wiekami zawarł przymierze z naszymi ojcami, wspomnij i dzisiaj na Polskę, naszą ojczyznę. Wspomnij, Ojcze. Amen.